Halo, dobry wieczór, witam was, ojciec, witam, dzień dobry, w piątek, słuchajcie, dzisiaj maszynka będzie, tylko bardzo was proszę, nie pytajcie się, kiedy MFS, kiedy TD2 i tak dalej, słuchajcie, u mnie wszystko spontanicznie, dlatego jeżeli jest jakiś tytuł i się pojawia na kanale, no to wtedy jest do ogrania i dlatego wtedy was zapraszam. Dobra, no to co? Za chwileczkę startujemy, krótkie intro wprowadzające i zapraszam dzisiaj na maszynę na nowej scenerii Bieszczady Galicja. Dobra, moi drodzy, no to puszczamy, słuchajcie, grę. Puszczamy grę i jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. W okolicach, słuchajcie, tutaj Bieszczad. Tu się już chyba Bieszczady w tym momencie zaczynają. Już mamy tutaj fajne pagóreczki. I też jest fajny dzisiaj pociąg. Więc powolutku odpalamy maszynkę. Odpalamy maszynkę i za chwilę będzie start. Patrzcie to. Na Rumunek ST43 dzisiaj i wagony BHP. Skąd jedziemy? Już zaraz powiem ci, skąd jedziemy. Na razie przyjmujemy jeszcze pasażerów. Pasażerowie już zasiadają w wagonach dwupiętrowych. W starych wagonach dwupiętrowych. Prawie cały skład, tylko jakoś tak dziwnie się ten pociąg postawił. Dobra, on sobie już tutaj ładnie pracuje. W sumie nie, na razie jest, nie ma co psuć. Nie ma co psuć. Rozkład jazdy. Czekajcie, przesunę to troszeczkę niżej. O, tak, żeby było widać dla wszystkich. Milcza, tak naprawdę to jest pociąg relacji Zagorz-Jasło. Startujemy za chwileczkę. Szlakowa prędkość to jest 50 km na godzinkę. Dobra. Teraz tak. Odhamuję sobie skład już, żeby był gotowy. I w zasadzie, słuchajcie, chyba można zaczynać. Drzwi się pozamykały do składu. Witam moderację, witam Kasię i Damiana. Niebieskich, zielonych, Paweł Brzeziński, Filip Korczyński, Marcin Gajewski, witam serdecznie. No i widzowie dzisiejszego live'a, dzisiejszego streama. Huzar, Artur Królikowski, Google User, Kamil XD, Dariusz Darecki, Browar, Krzyś, Michał Peples, witam, i Fabian Kielak, Paweł Poleski, dobry wieczór. Tak się prezentuje dzisiejszy składzik. Stare składy, nie wiem czy one jeszcze w ogóle jeżdżą. Dobry wieczór, cześć. No to, słuchajcie, no to chyba wio. Ale coś nie zatrybiło. Coś nie zatrybi. Muszę odhamować sam traina. O właśnie. Będzie trajnik odhamowany. O, no i w ogóle do tyłu jedzie. Stary, do przodu! To Bieszczady są. Dobra, train jest odhamowany. Tutaj jest wydech. I słuchajcie, dzisiaj po raz pierwszy witam na scenerii. Tutaj mamy takie fajne plakaciki. I coś dla facetów. Tylko dla facetów. Tylko dla facetów. Ale to stary Rumun. To jest po prostu, zobaczcie, jakie to wszystko obdrapane jest. Szlakowa dzisiaj 50. Jedziemy po raz pierwszy, słuchajcie, na szlaku Bieszczady, chciałem powiedzieć, Beskidy. Bieszczady.
Bieszczady w stronę, lecimy Jasła, w stronę Jasła. Czy w maszynie jest autopilot? Tak, jest autopilot, aczkolwiek jazda na autopilocie tutaj byłaby bez sensu. Dawno nie widziałeś piętrowych wagonów. No właśnie, to akurat masz okazję. Proszę bardzo. Dzisiaj na składzie typowo spalinowym. Tutaj nie ma żadnej trakcji elektrycznej. Nie wiem, jak jest teraz w realu. Nie znam tej linii. I teraz tak. Wrobli Szlachecki. Tutaj w zasadzie nie ma zatrzymania, jest przelot. Kanał radiowy R3. Kanał radiowy R3. Tylko właśnie, gdzie tu jest w ogóle radyjko? Chciałem wam powiedzieć, jest radyjko. Teraz jest chyba trójeczka. Teraz jest dwójeczka, teraz jest trójeczka. Mam 40 na godzinkę. Tu jest rozkład jazdy. Przelot przez Wróblik Szlachecki, a zatrzymuje się w Widaczu. Kasia, jak zwykle, dyskryminacja. No nie ma, no tak szukam, no nie ma. PKP SA Cargo, no nie mam, no. Żadnego chłopa tu nie dali. Dyskryminacja, to fakt. No właśnie, dla kobiet nie ma. A, RP1. Ale ma, kurde, dzwonki. I sceneria zimowa, żeby nie było. I się tak ciągniemy dzisiaj powolutku. O, a Fancim chyba coś tu odwalił. Odwalił coś, to? Coś ty tu odwalił. Nie, chyba jest ok. Wjazd na 40. Semafory kształtowe. Wiecie co, mam wrażenie, że wy macie jakiś taki dziwny ten obraz. Niepłynny. Ja mam płynny, a wy macie niepłynny. Zgadza się? Wy macie obraz niepłynny, nie? Fajny Rumunik, tak? Tylko napiszcie mi, bo coś mam wrażenie, że wy macie chyba jakiś niepłynny obraz. Cześć, Agromaria. Kuzar, nie ma trakcji, dopiero jest w Jaśle, na 30. A czy tak, Peples, masz płynny czy niepłynny? Bo nie bardzo wiem, znaczy tak. Przy powiększeniu ścina, dobra, moment. Moment, my moment. Cicho! Już, poczekajcie, zaraz spróbuję to ogarnąć. Ciekawe, czy przechwyci. O! Teraz przechwyciło. To teraz już powinniście mieć płynny obraz. Musiałem zrobić przechwytywanie gry. Teraz już będziecie mieć płynniutki obrazik. I tutaj przelatujemy. Tutaj według rozkładu jazdy nie ma zatrzymania. Tylko jest przelot i dopiero zatrzymanie jest w Widaczu. Przystanek osobowy na 78 km. Teraz już powinien być płynny obraz. Zrobiłem przechwytywanie gierki. Roger, siemaneczko, witam. W latach 90. takie zestawienie bardzo często było spotykane w moich regionach. Węzeł Żagański, Żagań, Legnica, Żagań, Głowno, Głogów, Leszno. Dobra, i mamy znowu 50. Mamy czuwak. Aczkolwiek tutaj, wiecie co? Wyjazd na pełnej. Na pełnej, czyli na 50. Tutaj trzeba będzie się reagować dosyć mocno hamulcem, bo tutaj są dosyć duże spadki terenu i one będą powodowały przyspieszenie po prostu całego składu. Tutaj jest w ogóle linia jednotorowa, dlatego będą tylko mijanki różnego rodzaju, ale sceneria jest piękna, naprawdę. Aczkolwiek niektóre budynki, większość budynków niestety kolejowych, będzie bez tekstur. Przynajmniej u mnie. Natek Siorowski, witam serdecznie, cześć. Witam Sopka. Dobra, odhamujemy. Tu jest niby szlakowa 50.
Budynki są niedopracowane, tak, Uzar, zgadza się, budynki są niedopracowane. Aczkolwiek to nie jest symulator budynków, tylko symulator kolejowy. No ale jak wagoniki wam się podobają i te stare takie słupy telegraficzne, zdaje się, co? Słupy telegraficzne, bo to nie są prądowe. Dobra, hamuj! Hamuj! O, z górki leci. Dobra, hamuję. Witam Soprano, Grysim również witam. Wiem, Zgredek, wiem. Ja wiem o tym, tylko że się zagapiłem. Ależ oczywiście, że o tym wiem. No jak wam się podobają te kurde wagoniki? Dwupiętrowe, BHP, PKP, PKP, BHP. No, Robek dawno nie... Tak, Sobek dawno nie było Rumuna, no. Czekaj, tutaj, o, tu będzie piękny Rumun. No tutaj właśnie to, ten skład akurat w tym scenariuszu Galicja Południe jest z rozkładem jazdy. Bo niestety niektóre jeszcze są... to jest dopiero wczesny dostęp tak naprawdę dla wszystkich, ale jednak wczesny dostęp. I jeszcze tutaj nie wszystko jest do końca dopracowane. Oj, browar, stare czasy. Dokładnie. Nerdowska klasyka. Dlaczego nerdowska? A tego nie wiem, Roger. Dlaczego nerdowska akurat? Czy żeby te wagony były nerdowskie? Ty ile, zobacz, zobaczcie ile mam pasażerów w wagonach. No i dojeżdżamy do pierwszej stacyjki. Nazywa się to Wróblik Szlachecki. Aczkolwiek tutaj w scenerii zimowej jest taki problem, że ledwo widać, powiem wam, ledwo widać te perony. Ten peron jest taki zaśnieżony, o tutaj, i trzeba się tutaj mniej więcej zatrzymać. Że wprowadzam hamowanie. O, dokładnie, tutaj po prawej stronie jest peronik. Ja wiem, że praktycznie go nie widać. No ale tak, musicie mi wierzyć. Musicie mi wierzyć na słowo. I co? I nic. Jest chyba wyjazd podany. Następny stój. Dobra. Gasia, matko, nawet w okularach bym tego peru nie zauważyła. No właśnie. No właśnie. Tak to jest, nie? Teraz tak, mamy przystanek osobowy. Przystanek osobowy Widacz. 78 km. 78 km. Następny stój. I tam będzie pod górkę. Bo te wagony były produkowane w Gierlitz, w NRD. A to nie wiedziałem, Roger, widzisz? Zawsze człowiek się czegoś dowie. No, ciekawostka taka, no to nie wiedziałem. Cześć Michałaj Michalak. Wieczór dobry. Następny mamy stój, więc na razie zobaczymy, co nam tam dyżurny zaproponuje. Kanał radiowy R3. O, jest i Maxwell. Wieczór dobry, Dedap, cześć Siemka. Te wagony to masakra była. Jeździłaś, Kasia? Kiedyś takim wagonem? 40 na godzinkę. A mój? Dzień dobry, Michał 78987. A co to za numer jest 98? To nie jest Straż Miejska? Mi się wydaje, że 987 to jest chyba numer Straży Miejskiej. Dobrze pamiętam, czy nie bardzo?
No i co? Podał nam, czy nie podał? A podał, wjazd na 40. Dobrze. 986 to Straż Miejska. A okej, okay. A 987 co to jest? Co to za skrót za numeru? Alarmowego? Nie, 986 to Straż Miejska. No właśnie, coś mi się tak... Coś mi kojarzyło, nie? Że gdzieś tam w którymś miejscu. Görlitz to Zgorzelec. No ale on nie napisał... Roger nie napisał Görlitz, tylko Görlitz. To troszeczkę chyba co innego. Chyba, że się Roger pomylił. Pomoc bezdomnym, Damian. Serio? Nie, pytam się poważnie, bo nie wiem, co to jest. 9... Czekaj, jeszcze jak on tam miał? Michał 987. Roger, pomyliłem się, czyli Görlitz. Okej, okay, no to spoko. To już wszystko jasne. To teraz widacz. 78 km. 78 km. Tak, tutaj też będzie zatrzymanie, zdaje się. Właśnie w widaczu. I ja tam powinienem być 12.40, co ja, czyli co, mam opóźnienie. No, opóźnienie miałem, wjazd na 30. Chodziło ci o Zgorzelec Görlitz, tak. Spoko, spoko, Roger. Tak myślałem, ale mówię, może jest jakieś miasto inne, w którym budowali te wagony. No i co? Muszę tutaj Rumunkiem wjechać, czekajcie. Bieszczady... Galicja. Ale kamerką tutaj rzuca. Siedemdziesiąty szósty. 75. Nie, czekajcie, bo tutaj mamy przelot. Przelot, 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 przelot. Tutaj jest przelocik. Tutaj nie ma zatrzymania. Cześć, Simlog, dobry wieczór. Roberta Görlitz, polsko-niemieckie miasto, tak, nad granicą, wiem, 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 wiem. Tylko mówię, Roger napisał inną nazwę miasta, więc ja zrozumiałem, że to jest jeszcze inne miasteczko. Marcin, oj, Rumun, zimą pewnie ci tak zimno. No, zimno. Nienawidzę zimy, nienawidzę. Już mówiłem to pewnie nie raz, ale... A będę się powtarzał. Dobra, teraz przystanek osobowy będzie Krosno Miasto się to nazywa. 12.51. Ale huzar, ale skąd ja mam wiedzieć? Przecież ja tam nie dojechałem. Jest w rozkładzie jasło, więc raczej tak. Tutaj od razu się pojawia rozkład jazdy. Lecimy sobie 42, można troszkę szybciej. Oskar, poczekaj, coś wpisałeś, ale nie wiem bardzo, znaczy w powiecie tarnogórskim, ale co? 987 to pomoc bezdomnym, odtąd. Dziękuję, pomoc bezdomnym. Wawie pokazuje, żeby dzwonić na Straż Miejską, ale gdzie? 987? Nie no, pisaliście 986, to jest Straż Miejska. Dobrze, teraz tak, teraz mamy szlakową 50, nachylenie minus 0,5%. Cześć Atrax, siemaneczko, witaj. W piątek już, ja już wolny po robocie, kurde. Ach, ta wolność to po prostu człowieka. A, mamy tak, prędkość maksymalna 100 km na godzinę. Maszynisto, dbaj o czystość w kabinach. A tu chlew taki, kurna. Dobra, moment, moment. Targowiska się zatrzymuje na 75 kilometrze. 75... Ty już przejechałem? Nie, to jest przelot był, dobra. Na Wkrośnie się zatrzymuje, na 70 km. Wkrośnie. Wkrośnie, Wkrośnie.
Jest i Laurencjusz! Cześć, kolejowy friku! Cześć, Białek, siemaneczko! Tak, browar, pokazują demonstracje w Berlinie. Pokazują, pokazują. W mediach i w internetowych mediach też. Było widać. Maxwell, Warszawa 986. No tak, tak, tak. No, jak dobrze kojarzę, to właśnie 986. Czy będziesz przejeżdżał przez Sanok? Przez Sanok nie. Krosno, Jasło. Białek, a to już chyba mówiłem. Oskar z Damianem pisaliście o tej pomocy w powiecie tarnogórskim, Rzeszowie, jak pomoc bezdomnym pod 987. Wawie pokazuje, żeby w takich przypadkach dzwonić pod Straż Miejską. A, czyli macie osobny numer dla osób bezdomnych, okej. Okay. Bo właśnie mówię, u mnie tego numeru to nie kojarzę w ogóle. Dlatego mi się tak coś ze Strażą Miejską skojarzyło na samym początku. Powoli dojeżdżam do Krosna. Cześć, Jacku. Witajcie na scenerii Bieszczady Galicja. I witamy nowych widzów. Sanok jest na mapie, ale w drugą stronę Simlog. Bardzo możliwe. Ja jeszcze tam nie jechałem. Innej drogi nie ma przez Sanok. No ale to ja jadę w inną stronę. Pultyn, witam, 9-2. Jest i Jackie Chan. Ja cię zawsze nazywam Jackie Chan. Tak mi się kojarzysz, kolego. Jest przejazd niestrzeżony. Proszę, mamy tutaj, o. Ciach. I can't believe you done this. Witam mistrza. No. Mistrza czego? Zobaczymy, czy tutaj są jakieś interaktywne szybki. Nie, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Witaj, Natanek. Mistrz kierownicy. No to nie, no to się zgadza. Mistrz kierownicy się zgadza. Teraz tak, to jesteśmy na 71 kilometrze. Zatrzymanie będzie za kilometr. 70-50. Krosno miasto. Przystanek osobowy. Ding dong. Jest, już słuchajcie. 71 kilometr. Wjeżdżamy powolutku do Krosna. Kto był w Krośnie, łapka w górę. Kto był, kto jest z Krosna, to już w ogóle nie wiem. Kolejarz Filip, witam ojca symulacji. O, ładnie żeś mnie nazwał, ładnie. Nawet mi się podoba. Jackie, bo ja swój nick od Jackie Chana zaczerpnąłem. A to nawet nie wiedziałem. To mi się tak wydawało zawsze i tak cię kojarzyłem. No to fajnie, Jackie, no to nawet trafiłem. Natanek, ty już odpalasz maszynę i ferie rozpoczęte. No super. Dobra, Polo Market po lewej. W Krośnie. A tam jakiś kościół, jak widzę. W oddali. Jest już i stacyjka. Ej, hamuj! No ale kurde, musiałem go tutaj naprawdę tak ostro potraktować. Dobra, drzwi się pootwierały, jest spoko. Już? Tak szybko? Żeście zdążyli wsiąść i wysiąść? W Krośnie? Niektóre budynki mogą nie mieć jeszcze tekstur, niektóre mają, niektóre dworcowe nie mają, więc od razu mówię,
Żeby nie było. Ej! Skład mi się stacza. Ale go tam ściągało. Dobrze, jak my tam z semaforem? Następny stój. Następny stój. Teraz tak, to było Krosno Miasto. Teraz kanał R3 cały czas przelot mamy przez Krosno. Zatrzymanie Krosno Polanka. Nawet śmiesznie brzmi, Krosno Polanka. Ale fajnie, fajnie. Fajna sceneria, fajna. Muszę hamować, bo tu są straszne, słuchajcie, prawie 2% nachylenia w dół. Ostro trzeba hamować składzik, żeby on, kurde, nie wypadł mi tutaj. Teraz zobaczymy, co zrobi dyżurny. Jedziemy przez Krosno. Fajna mapka, tak, Google User. Roger, PKP też Rumuny zakupiła w celu obsługi szlaków górskich, między innymi w Bieszczadach. No to dlatego jedziemy Rumunem pewnie. Jacek, pamiętam te piętrusy, chyba nawet raz takim jechałem, one są jeszcze w użyciu? No nie wiem, to byśmy się musieli spytać osób, które gdzieś mieszkają w Bieszczadach. Czy jeszcze takie składziki funkcjonują? Czy jeszcze takie wagony jeżdżą? Mi się wydaje, że raczej nie, ale wiesz, pewności nigdy nie ma. Teraz pod górę teraz. A, tu w pracy, Jackie, jesteś, okej. Okay. No to pozdro, pozdro. No, teraz pod górkę. Maszyna bomba. To jest maszyna. Symulator kolejowy. Browar, jak tam z tymi... Jak to wygląda tam właśnie w Berlinie? Jeśli chodzi o te protesty rolników i traktorów. To się już uspokoiło, czy dalej jeszcze są? 66 km. Na razie można jechać. Jackie, też jedziesz w maszynie. A no to spoko. Dobra, mamy S1 czy nie? Następny stój, następny stój. Strasznie te słupki są zakopane. Tak naprawdę nie widzę. Następny stój. Widzicie, są słupki, ale są pokopane. Nawet nie wiem, który kilometr jest. O, 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 tutaj coś będzie. 68 kilometr, dobra. Czyli wyjazd jest bez... Chociaż tu jest chyba jakieś zatrzymanie. Tak wygląda jak peron. Wygląda jak... To jest Krosno. Rumuny już zostały wycofane z eksploatacji, pisze Jako. Roger, już długo, długo nie jeżdżą. Zostały tylko kilka zmodernizowanych. Obsługują linię Gdynia-Hel, Gdynia-Chojnice. A, widzicie. Aczkolwiek no to stare maszyny były, nie? Dobra, jest podany wyjazd na 40. Nie, nie ma żadnego wydarzenia. Nie. Zatrzymujemy się tutaj. Dobra, już moment, moment. Nie wiem, czy oni tutaj wysiadają? Tak, oni tutaj wysiadają, w Krośnie. I tutaj mamy do 12.59, teoretycznie 8 sekund i ruszamy.
drzwi się pozamykały. Tu się zamknęły. I tu też się zamknęły. No i odjazd, Krosno. Słuchajcie, Krosno. Tylko, że wyjazdu nie ma podanego. O, jest podany. Mechaniku, można jechać. Huzar pisze, że nie wszystkie Rumuny. Bieszczady Sky Interior jest z forum maszyny. Link w opisie. Wystarczy otworzyć link i opis pod streamem i ci się ukaże właśnie link bezpośrednio już, żeby już nawet żebyś nie szukał. Już tak ułatwiam wam pracę, tak ułatwiam wam życie, a wy cały czas jeszcze nie chcecie zaglądać do tych, słuchajcie, opisów pod streamem. No, także warto, warto. Dobra, sobie jeszcze tak do końca odhamujemy. Czuwaczek. Stefan Bontea. Hi, this is a Romanian LDE diesel engine loco. Yes. This is Rumun. Polish train ST43. Adam, w końcu maszyna. Tak, w końcu maszyna. Dobra, 47 km na godzinkę. Więc w Krośnie teraz Krosno Polanka. Później będzie Krosno Turaszówka. Rumuny w cargo jeszcze jeżdżą? Być może. Browar, cały czas, każdego dnia pojawiają się nowe. Kierowcy ciężarówek też tam są, mieszkańcy w pobliżu bramy brandenburskiej i trąbienie słyszą każdego dnia, dzień i w nocy. No to ładnie, ciekawe co tam w Niemczech z tego będzie. Co tam się wydarzy, paniek? A teraz Krosno 66 km. Dawaj, gdzie są słupki? Nie, no to jeszcze. Mamy teraz 50. Ach, ten dymek, ach, ten dymek. Greta nie byłaby zadowolona. Polish train, yes, yes. Trzy razy yes, 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 yes. 66 km, czyżbym przejechał? Czyżbym przejechał? 66 km. No to może tu było? A żadnego informacji nie było? Coś chyba przejechałem. Dobra, trudno. Wiecie co, ja nie wiem. Wydaje mi się, że to był tam peron. Aczkolwiek w tym śniegu to tu się ciężko... Ciężko się tutaj... no, teoretycznie powinien się zatrzymać. O, tu jest! No mój! Alberto, witam serdecznie. Cześć, cześć. Jeszcze kawałek podjadę. Widzicie ten taki śnieg nasypany z prawej strony? Tak, to jest przystanek. 66 km 200. Dokładnie tu. To by się domyślił, nie? Tu nawet żadnej tabliczki nie ma. Trzeba patrzeć po słupkach. A szczególnie w zimę. Nie jechałem tą scenerią w lato. Więc nie wiem jak to wygląda. Ale tutaj wygląda to w ten sposób, że po prostu trzeba się tu zatrzymać i tyle. No właśnie. No i odjazd. Pasażerowie się wymienili. Jedziemy. I dosłownie za kilometr następny. Yes, i simulation jest, i szakal. Witam, dobry wieczór. W realu często to teraz są perony ziemne. No tak właśnie to wygląda, tylko że obsypane śniegiem.
jako naprzeciw kościoła. Być może tam był i kościół. Akurat nie zauważyłem, a może był. A był chyba, był kościół, tak. Dobrze, i dosłownie za kilometr Krosno, tu Raszówka. 65,3. Siema Michał VIP, cześć, cześć. Co to za wagony? BHP, to są wagony BHP, te zielone. O, 65 to jeszcze nie tutaj. To jeszcze nie tutaj. Jest wskaźnik przystanku osobowego. Turaszówka właśnie tutaj była. No nie, Krosno, Turaszówka jest jeszcze kawałek. Jako? Bo mam na 64,300. Także to nie tutaj. Mario, pierwszy raz taki widzisz, no bo ty młody jesteś, no to, to co ja ci poradzę? Widzicie, 64,700, za tym wzniesieniem gdzieś to będzie pewnie, albo na wzniesieniu. Jacek, zdarzyło mi się kilka razy być w Bieszczadach, ale takich równin, to jak tam, nie widziałem, raczej górzyście było. Nie, no to widziałeś, jak zaczynałem, to były góry, nie? Tutaj Krosno, to tak faktycznie, no troszkę mniej tych górek. 64,500, jeszcze 200 metrów. I to tutaj będzie, na tym zakręcie. 64,300. To tutaj, o, tutaj gdzie te nasypane takie ziemne. To tutaj jest przystanek, zdaje się. Zatrzymam się, zaraz zobaczymy. To zaliczy w ogóle. Tak, to jest tu. Tylko chyba z drugiej strony, co? Tak, widzicie? Dokładnie. Miałem nosa. Jedlicze. Na 60 kilometrze, czyli za 4 kilometry. Jako, zgadza się, to było Krosno Polanka. No właśnie, właśnie. Jezu, majster, ja cię pierwszy raz widzę na tym kanale. Dyszeczka, fancy, masz na życie. Jezu, dziękuję, uratowałeś mi życie dzisiaj. Majster, uratowałeś mi życie, dziękuję ci bardzo. Żartuję oczywiście, ale dzięki, dzięki wielkie. Dziękuję ci bardzo za super czat. Majster. O, majster. Ależ ty mi dzisiaj zrobiłeś wieczór. Witam Domina, witam ojca, ojciec, ojciec, prać, Domin, prać. O, czyżby następny stój? Panie dyżurny, proszę, proszę o wjazd, proszę o wjazd. Podobny jest do czego? Do słonecznego. Co jeździ w wakacje troszeczkę, wiesz co? Nie wiem, co to jest słoneczny pociąg. Ale to jest na pewno pociąg towarowy, przepraszam, lokomotywa towarowa raczej. Aczkolwiek słyszę, wykorzystywana w Bieszczadach była kiedyś. No bo tak naprawdę ta Galicja chyba jest właśnie na takie starsze czasy. Robiona ze starszymi wagonami. Szakal, czyli na życie. No kurde, no pewnie.
Dyżurny panie, proszę, proszę podać. Alberto, ja jeździłem do babci żółto-niebieskimi wagonami, ale zawsze jeździłem u góry. Klimat był w takim pociągu jechać. Oj tak, to jeździłeś nie wagonami BHP, tylko BIPA. Jeździłeś BIPą. To troszeczkę inna, znaczy podobna konstrukcja, ale chyba tam inaczej te wózki były poukładane w BIPie. To ja jeżdżę dzisiaj wagonami BHP. Nie, też BIPA. A w tym jest napisane BHP. Słuchajcie, BIPA, widzicie? Tutaj jest PKP, wagon i jest napisane BIPA. A w tym, w rozkładzie całym tym w maszynie jest napisane BHP. Słoneczny, gdyby jeździł w 90-tych latach. Panie dyżurny! Kurde, czekaj, to jest pomarańczowy czy czerwony? Ty, ja już normalnie oślepłem, nie widzę. Pomarańczowy, następny stój. Dobra. To lecimy, dawaj tutaj, troszeczkę ognia, ognia, panie. Troszkę dymu by się przydało. Alberto, co na środku był? Tutaj głównie rumuńskie śmigały SP-32. Dobrze, czekajcie, bo ja się muszę skoncentrować już teraz na 60 km, jeszcze 2 km. Ale widać tą różnicę tu poziomów, jak się jedzie. Jest górka, dół, dołek. Zobaczcie, teraz to widać po torach, nie? O, i ten semafor wjazdowy jest na stój. Semafor wjazdowy jest na stój do Jedliczy. Jedlicze. Samoloty Retro Cavaler. Dostałeś wczoraj ostrzeżenie. Nie wyciągasz wniosków. W ogóle. Jest. Wjazd. Jest wjazd. Jest wjazd. Semafor jest podniesiony. Dobra. I zajebiście. W 60 kilometrze. Jeszcze kilometr mamy. Google User, czy będzie jeszcze w drugą stronę? Wiesz co, zobaczymy, jak czasowo się to, że tak powiem, ułoży, nie? Jakubek, zima w pełni, no to chyba pasuje dzisiaj, nie? Pasuje tak jak i u nas za oknami, w większości chyba w Polsce. Jest po prostu śnieg. Jak w ostatnich latach zazwyczaj nie było. Dobra, wjazd jest na pełnej, ale tu i tak jest pełna na 50. I za chwileczkę będziemy hamowali, chociaż on jest na kilometrze 60-50, dobra. Semafory kształtowe, coś pięknego. O, już stoi SPEK. SPEK już stoi z prawej strony. Z lewej w zasadzie, mojego toru. A, bo tutaj będzie peronik, tu będzie peronik. Dobra, ja delikatnie przyhamuję. Dosyć agresywny ma te hamulce, ten rumunek. SP-czka stoi. Tak, SP-42 z jednym wagonem. Dobra, jesteśmy Jedlicze, tak, później będzie Jedlicze Mecinka. Jedlicze Mecinka. A ten dostał wyjazd, czy nie? Tam pod semaforek podjechał, ale wyjazdu nie ma. Gdzie on tam się ładuje? A, pod semafor podjechał po prostu. U nas jeszcze drzwi nie zamknęli. Ominąłeś rafinerię Jedlicze. Jak to ominąłem? Taki mam rozkład. Ja już mam wyjazd podany. Mechaniku.
Jakubek u mnie wczoraj sypało i w radiu tylko słyszałem, jak duże podjechać nie mogły. No, w większości chyba miast tak było, nie? Jedlicze. Teraz tak, Jedlicze, ale wyjazd jest podany. Jedlicze Mecinka. Na 58 km. Dobra, styknie, mocy. Gdzie była? Po lewej była, okej. 59 km. Czyli za kilometr jeszcze. Jedlicze Mecinka. Jakubek, w Polsce jest strefa klimatu umiarkowana, przejściowa, więc u nas kiedyś były słabe zimy. No były i słabe zimy, i były i mocne zimy, nie? Fajny klimacik taki zimowy. Może się podobać. Gdzie jest ta Mecinka? Jeszcze chyba kawałek, co? Google User to już połowa trasy. No Jedlicze, później mamy, wiesz co? Później będzie Tarnowiec, Gliniczek i Jasło. O, ktoś mówił, że gór nie ma. Ta, nie ma. Jak nie ma, jak są. Alberto, w Bielsku Białej na bocznicy przy głównym dworcu stało około 10 parowozów, ale to był początek lat 2000. Kapslok, 10 zł. Kto jest za tym, żeby Piotrowski zarobi usunąć z klawiatury klawisz Kapslok? Ja jestem. Dziękuję Ci, Kapslok, za wsparcie. Ja jestem, możemy usunąć. Buzar, wyślij klawiaturę. A my ci już wszystko zrobimy. Kuzar, pozbędziesz się kapsloka raz na zawsze. Dobra. Teraz czekajcie, bo ja tutaj gdzieś muszę wyhamować. To chyba tu. 58, chyba tu. Tak? Czy nie? Co to było? 58. To był gdzieś ten. Kurde, mi się wydawało, że to tu było. 58,4500 jest. 58,3. Nie. My mistake. Pomyłka. Jedziemy dalej. Domi też jest za. Jeszcze za 200 metrów, tak, to jeszcze nie tu, bo tu jest 500, a tam mamy 58,1. Nie, Huzar, nie, my cię tu będziemy pilnowali, także bądź tego pewny. Jezu, ile tu śniegu nawaliło. Gdzie to jest w końcu? Tutaj czy nie tutaj? 58,13. Ty, słuchajcie, ja już nie wiem. Mi się wydaje, że to tu było chyba. Nie, sorry, to nie tu. Odwołuję. Tam dalej chyba widzę. Ja pierdzielę. W tej zimie się ciężko połapać tutaj. Jedziemy. No będąc w górach nikt nie widać. Nie widać, tym bardziej, że nie ma żadnych oznaczeń. Ale tam coś widzę. Taki nasypik. 58. Ty, to przejechałem. Przepraszam Państwa, ale będziecie musieli dojść sobie z buta. Był znak końca peronu, Domin. Serio? Gdzie? Ty, był, ja przejechałem go. Dobra, przepraszam, o, jakieś chyba ten, nie wczytały się.
jakieś tutaj jeszcze obiekty. No to trudno, z buta będą musieli przejść. To teraz będzie Tarnowiec na 54. To przez tą zimę. Zima zasypała tutaj Bieszczady i człowiek nic nie widzi. Chyba trzeba będzie lat odpalić. A gdzie tu masz, Dariusz? A gdzie tu masz? W którym miejscu jest to napisane? Jest tylko po kilometrze się mogę rozpoznać. Darek, w którym miejscu masz do zatrzymania? Ile? Bo ja tego nie widzę. Bardzo Jakubek, stary skład. No stary, stary. Stary, ale jary. I teraz, proszę Państwa, biegiem szybciutko na peron, tak. Siemaneczko, Hubert. 56,7, 54. Może, jak to mówią, rzuć to wszystko i jedź w Bieszczady. No, tam dopiero bym się zatracił. Jak wskaźniki są dopisane, to widać w pomocniku 0 km. Tak jak semafor, a tak zostaje ci z RJ-ki. No właśnie, ja z RJ-ki patrzę, nie? Bez spacji i te. Ale czekaj. Co bez spacji, szakal? Bez spacji i te. Nie bardzo wiem, Darek, powiem ci szczerze. Cześć, boss. Siemaneczko. Bo ja tej chyba opcji nie ogarnąłem. Jest tylko po prostu pociąg, napisany rozkład, jest napisana masa, długość pociągu, jest rozkład jazdy, są czasy, są kilometry. Pięćdziesiąty czwarty kilometr, ale tutaj ta trawa po prostu zajebista. Dobra, Darek, to odpal mi, powiedz, dobra? To czekam. Mac, jak wskaźniki są dopisane, to widać w pomocniku 0 km, tak jak semafor, a tak zostaje ci... No to czytałem już, nie? Ale się zatrzymałem gwałtownie. Siema, Adam Skylark. Hello. Napisał do ciebie fan Steam? Szakal, on do mnie fan Steam napisał? O, to nieładnie. To się obrazimy. 5401. Chyba gdzieś tutaj będzie to zatrzymanie. Huzar, pokazywałem, jak byłem mały.
Cześć, Sebastian. Szakal, nie skarż. Czekajcie, ja się to chyba muszę zatrzymać. Ale on jedzie jak... jak wariat. Naprawdę nie widać tu peronów. O, Tarnowiec. Trafiłem. 5401. Chociaż w sumie nie widać, że to jest stacja. Tak, to jest stacja. W Bieszczadach. Tak, to są Bieszczady. Kiedyś byłem 2 razy w Bieszczadach, powiem wam, no. No tam trzeba być, kurde, odważnym, żeby mieszkać. Może nie tyle, co odważne, co... Poczekajcie, poczekamy do końca 13:27. Zarosło, zarosło. Jak nie powiem, co... No, jeszcze chwila. Trzymam go, żeby mi nie zjechał. Dzień dobry. Zastałem Jolkę? O, są 2 Jolki. Jedna czarna, druga blondyna. Coś mi to przypomina. Może kiedyś zrobią prawdziwe budynki do tej mapy. No właśnie, no może kiedyś, nie? Sebastian, ładny skład. Piękny. Jakubek, masz rację. Trzeba jeździć realnie, na ile się da. Zaraz będzie odjazd. Odjazd! Mateusz, trudne pytanie. Wszystkie są fajne. Każdy ma coś w sobie. Nie ma najlepszego, nie ma najgorszego. Wszystkie są fajne. Każdy ma coś innego. Dobra. Co nam tu zostało w rozkładzie jazdy? Gliniczek. Gliniczek i Jasło. Gliniczek i Jasło. 51 kilometr. Teraz sprawdzimy, jaki tutaj będzie kilometr. Oczywiście słupki zasypane, bo to zima. 53, tak? 53 kilometr. Jeszcze mamy 2 kilometry. W sumie dość krótki ten scenariusz. Ale może co? Jeszcze może weźmiemy coś, co? Na godzinkę. Jak myślicie? Czyli tam pewnie, gdzie te zabudowania. O, tam pewnie jest ten przystaneczek. Tylko chyba zmienimy zimę, bo ta zima mnie troszkę tutaj dobija. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w lato. A może lokomotywę się zmieni? Teraz zobaczymy to, co będzie dostępne. Domin można wziąć. Pewnie, że można. O, zaczyna się wdowa. Wdowa, kurde, ty dzisiaj uważaj. Ty dzisiaj uważaj. Na siebie. Najładniejsza jesień, mówisz? Że jesień jest ładna?
Dobra, namówiłeś, namówiłeś, Google User. I czy można w stronę Sanoka? Zobaczymy, co będzie dostępne. Nie wiem, nie pamiętam. 52 kilometr. 51 kilometr. Sobek proponuje szynobus, ale ja tam nie widziałem szynobusa Sobek. Gdzie ten przystanek jest? Matko, tutaj naprawdę ciężko to obczaić. 51 kilometr. Za 0,7 kilometra. A, tutaj pokazuje, za 0,6 kilometra. 51,7. Tak, Jakubek, stare składy tu pasują, jak najbardziej. 500, czyli tam za tym zakrętem pewnie będzie. Te dzikie przystanki, no, dzikusy takie. I te stare składy. A kto ci powiedział, Dzierżoniu, że jutro będzie Sim Rail? Nic takiego nie mówiłem. O, tam jest już brak wyjazdu. A to będzie chyba tutaj. Tak, jest wskaźnik zatrzymania. To będzie tutaj. Tu są dzikusy. O, to tutaj jest. I co? Nawet przed czasem przyjechałem? A coś się drzwi nie chciałby otworzyć. A może to z drugiej strony są, co? Nie. No ciekawe. To ciekawe. Słuchajcie, ja pierwszy raz na tej scenerii jadę w ogóle. Więc nie wiem za bardzo czego się tu spodziewać. Dobra, jeszcze parę sekund. 32, lecimy. Szakal, sprawdź zakładkę społeczność. Bardzo bym cię prosił, sprawdź zakładkę społeczność na kanale. Cześć Sobek. Chyba się witałeś już z nami. Pobocznicy w Glinojecku. Nie, nie jechałem jeszcze. Jeszcze nie. Dobra, możemy jechać. I ostatnie wlot do Jasła na 45 kilometrze. Nie, Łódź Kaliska to jest sceneria Kaliska. Z tego co pamiętam, Jakubek, w maszynie. I 30 mamy, ta. Domin dobrze pisze, sprawdź Discord i społeczność. Zasypało tory, no tak, no. Słuchaj, jak tam śnieg spadnie, to od razu 2 metry, nie? Dobra, i teraz do Jasła. Ale mechanik będzie musiał do toalety iść, także będziecie musieli chwilę poczekać. Ale na spokojnie. To tylko płyny ustrojowe. 45 kilometr. Daniel Wrzosek, cześć, witaj, bileciki do kontroli. No właśnie, ktoś dzisiaj kasuje bilety? Jest taka osoba. 136 biletów mamy. No ładnie to wygląda. I w tej scenerii zimowej też fajnie wygląda. Km na godzinę. Tak, linia 353 to Open Rails, dokładnie.
Wjazd, przelocik jest. 45 kilometr. Jeszcze parę kilometrów mamy. Kasia, tak! Huzar dostał ode mnie polecenie kasowania. No właśnie, jak na Syberii. Troszkę tak. A to Polska, patrz. A to Bieszczady. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Pod Częstochową? To nie kojarzę. Jeszcze kawałek mamy, nie? 49, tam był 45. Jasło, Jasło. Podkarpacie, co? A Mareckiego brakuje. Marecki to się jednak opierdala. Dobra, jedziemy. A tu dzisiaj piątek. Roger, Bieszczady dotyka Polska, Alaska. Oj, tak, 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 dobre, dobre. Dobre porównanie, Roger. Polska, Alaska. Coś w tym jest, co napisałeś. Kaliska to jest tylko z nazwy, realna sceneria jest kiedyś robiona na oko. Nie trzyma się mapy trochę. Być może, ja niestety nie wiem. Jak tam w realu jest, 45 km, a mamy 48 km. Sceneria Quark nie kojarzę. Co F1? No to mam F1. Darek, tutaj na górze jest F1. Czekaj, bo następny mam stój. Zobaczymy, co tam dyżurny zrobi. Mapa Wałbrzycha też jest na oko. Do OMSI. No mówię, no ja wam tylko mogę wierzyć bądź nie wierzyć, natomiast nie mam tego... Nie mogę tego niestety sprawdzić. Dobra, 47. A tu jest 45. Wjeżdżamy powolutku za chwileczkę do Jasła. Jeszcze pod góreczkę. Jest i Peter Biscuit. Przemyśl wita. Witamy Przemyśl. Ty Peter to sobie dobrze przemyśl, co ty robisz. Jaka pusta? Jaka pusta? Kapusta może? Wjazd na 40, dobra. Zobacz, jakim składem jadę. Dobrze, dobre rzeczy robi pionier, mam w the bus. Obywatelu Piterze, proszę kontynuować swoją pracę. Dobra, wjeżdżamy do Jasła. Nigdy nie jechałeś a ja jechałem piętrowymi. I bardzo mi się to podobało, oczywiście na górnym piętrze. Bardzo fajna sprawa. Darek, na F1 w pomocniku w opcji nastawnik. W nastawnik pojawi się podpowiedź. Pół kilometra mi zostało. Mac, ja mam SnowRunnera, grałem jakiś czas temu, ale ostatnio właśnie już tak gdzieś od półtora roku nic. Jeżdżamy do Jasła.
Peter, dziękuję. Pracuję cały czas nad mapą. I tak trzymać obywatelu. Tak trzymać. Masz wsparcie całej społeczności. Darek, mam. No, w końcu jeden peron z kurde z tymi. Zobaczcie, jeden peronik mamy. Z prawdziwym peronem. A, to jeszcze nie tu. Kurde, nie w tą mańkę, że... Nie w tą mańkę mnie tutaj, ja nacisnąłem, dobra. Ale widzę, że się załączyło. Załączyło się tak, że wysiadają. Ludziska wysiadają. Z mojego składziku. Proszę Państwa, to już koniec podróży. Do Jasła. Proszę wysiadać. Tak, jesteśmy w Jaśle. Tutaj jeszcze nie byłem. Tutaj jeszcze nie dojechałem. Ale Rumunem mi się w końcu tutaj udało dotrzeć. Dziwna ta trasa, wolna ta trasa. To w ogóle jakieś lata 90. To jest, słuchajcie, tam są stare 200. Tam są nyski. Jakieś UNU, jakieś wojskowe, kurde. I mamy maluszka. Mamy stare skrzyniowe. Audi jakieś 80 czy Audi 100. Ale jest 24 godziny, 303 rodzaje piwa. Kurde, to jest mega sklepik. A jak on mi się podoba? I tutaj jeszcze jakieś odstawione wagony stoją. Też bipa. Po lewej rafineria Jedlicze, po lewej, wiesz co, za dużo to nie widać tutaj. Zasypało, kurde, te Jasło na maksa. Dobra, to teraz zróbmy tak. A tu jest Bukowno w ogóle, coś tu się nie zgadza. To teraz zróbmy tak, ja idę, moi drodzy, szybciutko w pewne miejsce. Zaraz do was wracam, jeszcze odpalimy jeden scenariusz, dobra? Także dajcie mi chwilę, zaraz wracam. Dobrze, już wróciłem, teraz tak, słuchajcie, kończymy ten scenariusz, weźmiemy sobie jesień, wy zobaczycie sobie intro, a ja sobie teraz będę, i kurwa mnie raz jeszcze, Rheinsteda. Momencik, bo to będzie chwilę trwało. I teraz już przechodzimy.
Słuchajcie, już przechodzimy. Co ja tutaj mogę zrobić? Galicja Południe. Niestety tutaj większość składów nie ma w ogóle rozkładów jazdy. Przykro mi wam to powiedzieć. Bez rozkładów to tak mi się nie bardzo chce jechać. Chyba, że weźmiemy coś z rozkładem jazdy. Ale może z takich starszych jakichś temacików. Tym już jechaliśmy. W Galicji i Bieszczady. Coś może osobowego. Skrościenka. Poczekajcie. Krościenko, Ustrzyki Dolne. Oj nie, to kurde, to byśmy jechali za długo. To jest fajne, ale za długie. To na inny odcinek. Tutaj patrzę z Zagórza. To samo? Do Łupkowa. O. 14:47:14. Dobra, poczekajcie. Jeszcze mam jedno. Z Zagórza. To Krościenka. 14:45. I tu jest ja. A, bo wy tego nie widzicie. Ja z Jasła do. O matko. Dobra. To polecimy tym. 12:45:14. Dobra, odpalamy. Zaraz się powinno odpalić. Krościenko, tam cygara za okna będą wylatywać. A to dlaczego, Peter? O kurde, Rafał Mielczewski. Witam, witam, witam Karola Przepiórkę. Nie jestem w stanie zgłosić, bo ja już mam prawie na maksa mikrofon, także nie da rady. Rammsteina. Tak były, jako były semafory kształtowe, a tutaj... Oj, kurde, zimę włączyłem. Oj, ja pierdzielę, pospieszyłem się. Będzie słabo. Dobra, trudno, będzie zima. Będę się znowu katował. Będę się znowu katował, chyba żebym to teraz wyłączył, zanim się to załaduje. Ale to może chwilę potrwać. Tam jest przemyt nielegalny bez akcyzy. A to w ten sposób. Jako przed wjazdem w Jedliczu po prawej stronie było skupisko torów i tam właśnie była rafineria. Po lewej. Męcinka. Okej. Okay. Brakuje wdowa, nie to, że mi brakuje, tylko brakuje tego wy. Brakuje tego po prostu w tej paczce, którą się ściąga. Jan 21, wieczór dobry. Zima za oknem, zima w kąpie równa się depresja. Nie lubię zimy. Nie lubię zimy, nie lubię ciemności w tej zimie, nie lubię szarości. Docelowo mają to być scenariusze nawet na 8 godzin, Matsu. No jeden to widziałem, był na Z3 był chyba, około 3 godzin było. Także to na inny odcinek kiedyś sobie zostawimy. Jeszcze tutaj, my tu jeszcze wrócimy. No dobra, niech się tutaj ładuje. Widać, że bad sektory, jakieś duplikaty mi się tutaj ładują. Niestety wziąłem tą nieszczęsną zimę, więc muszę się troszeczkę z nią pomęczyć, ale z drugiej strony też ładnie wygląda. It's Xavix, 10 zł. Hej fansim, jak ci mija nowy rok? Mam taki problem, nie mogę pisać u ciebie na czacie, bo pokazuje mi tryb tylko dostępny dla subskrybentów, a subskrybuję już długo. Odświeżałem, odsubskrybowałem i zasubskrybowałem i dalej nic. ITZZ, nie jesteś jedyną osobą, która tak ma. Niestety kilka osób mi już tak pisało. Więc ITZZ jak mija? No mija spoko, natomiast pisało mi już kiedyś kilka osób, że nie może pisać na czacie. Jest jedna opcja. Jesteś albo zbanowany na tym kanale przez moderację za coś, co żeś zrobił, albo po prostu nie wiem, albo nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Były takie przypadki kilku osób, które
subskrypcję miały włączoną, a nie mogły pisać na czacie. Raczej ban. Obstawiam bana. Ewentualnie nieoficjalnej apki na fonie używają. Wiesz co? Właśnie, pytanie jest ITZZ, czy ty piszesz na komputerze, czy używasz na przykład jakichś adbloków na przykład z YouTube'em na telefonie. Też jest taka opcja, nie wiem czy słyszeliście, teraz YouTube ma, YouTube w ogóle platforma YouTube, cały Google ma się wziąć właśnie za adbloki bardzo mocno. Ma spowalniać prędkość tym osobom, które mają adbloki i blokować im w ogóle konta. Damian, na 99 ban. Tak może być ITZZ. Także coś żeś odwalił, czego po prostu moderacja już nie zdzierżyła. No i dlatego nie możesz pisać. No dobra, chyba się teraz wczyta. Aczkolwiek widziałem dużo, dużo błędów tutaj jeszcze, jak się to wczytywało. Zaraz zobaczymy, może wystartuje. Komunikacyjny ZTM, wieczór dobry. Wdowa, ja mam YouTube Premium i póki nie włączam adblocka, to obsługa YouTube była tak powolna i sierpnięta, że czasem i filmiki na 360p zacinało. A póki nie wyłączyłeś adblocka. No tak. Dobra, teraz tak. Wiecie co? Tutaj sobie, żeby się nie męczyć, to ja sobie po prostu pomogę. F1 sobie zostawię. Jest jakiś rozkład jazdy. Dobra. Moment. O. Ja jestem w jakimś peronie. Są i wagony. Jest i SU-42. O. Ale dziwnie się poustawiały te... Oj. Patrzcie, jeden skład w tą stronę, a drugi skład w tą stronę. No, przedziwne ustawienie tych składów. A tutaj w ogóle SU-45 stoi. Każdy w inną stronę. Co ciekawe. Jaki Polsat? Roger, który to Polsat? Dobra, czekajcie, sobie rozkład zobaczę. 12.47. O matko! Zagórza do Łupkowa. Godzina 10 mi tu wychodzi. Przez Czaszyn, Tarnawa Dolna, Morochów, Mokre Małopolskie, Wysoczany, Szczawne Kuleszne, Rzepęc, Rzepęć, to chyba dziś jest, Komcza Letnisko, Komcza, Ospawica, Nowy Łupków, Łupków. Co, twój żółto-niebieski? Ale tutaj długi czas odjazdu mamy, ja pierdziu. Tutaj w sumie czas można by przyspieszyć, tylko nie pamiętam jak to się robiło. Jak to się robiło? Czekajcie, z altem chyba. Tutaj jakoś, kurde, się robiło, że można było czas przyspieszyć. O! Czekajcie, ale co tutaj, że winter, spring, no to się teksturki nie przeładują chyba, czy się przeładują? Aha, przeładują się. O.
No to dobra, to zróbmy tak. To zróbmy tą jesień. Coś będzie widać w ogóle. F12 Debugged Mode. Dobra, i teraz co? No to już włączyłem Debugged Mode. Gdzie ten czas się zmieniało? Time of day 12:33, dobra, a rozkład był od 12:47. Dobra, już chyba zmieniłem. 12:45, no to dobrze, zaraz odjedziemy w takim razie. Mechaniku, weź mi tam podaj. Panie dyżurny. Scenario, tak. Nie, time acceleration. Nie, no już zmieniłem, nie? No i zepsuł eventy. Co to są eventy? I co teraz, muszę od nowa? Time acceleration. A, tutaj było. Jan, co, zepsułem? Jeszcze raz? Czyli to trzeba było, time acceleration. O kurde, no dobra. Takie lokomotywy raczej tak, ale może zadziała. No to zaraz zobaczymy. Poczekajcie, mamy już chwila. 12:47. Już sprawdzamy. Odjazd, odjazd, a dyżurny nie podał. No, chyba też mi się tak wydaje. Ty, ale on... Ty tak nie wariuj. Zepsułem event, mówisz? Ty, no nie zadziałał, nie zadziałał. Dobra, no to jeszcze raz restart. Trochę poczekajcie. No to jeszcze raz to samo. No dobrze, słuchajcie, jeszcze raz, niech to się wszystko wczyta w takim razie. Może szybciej się teraz wczyta, zaraz zobaczymy. Czytuje się to jeszcze raz. Dobra, czyli jeżeli już przyspieszać czas, to time acceleration, a nie tym godziną. Ja sobie godzinę jak WT się przestawiłem. Google user, no to jedziemy. Tak, jeszcze raz, no. Ten menel, co leżał na peronie, to w ramach eventu? Tak, to był event. To był event menela, Peter. Na peronie. Jakubek, dyżurny był w stanie w sklepie alkohole 24 i wszystkie, i 303 piwa, nie? I 303 piwa. Daniel, w tych wagonach chyba ludzi zamknęli. No, troszkę pozamykali tam, no. Godzinę możesz zmieniać, jak ci nie zależy na scenariuszu, tylko zrobić sobie screenshota, czy testować. A, w ten sposób. Dobra, dobra. Czyli jeżeli zależy mi na scenariuszu, to tylko przyspieszeniem czasu. Dobra, bo to też ważna rzecz. W takim razie wczytujemy się jeszcze raz. Może pójdzie szybciej trochę. A, i jesień wybrałem. Jesień. Będzie jesień, nie zima. Zima już była. Event w tym przypadku był finansowany z Menelowego Plus. Tak. Dokładnie. To w zasadzie powinno się nazywać mniej więcej coś takiego. Peter, 303 piwa, kiedyś to wypić, tylko na ile tam jechać, urlop zabraknie, zabraknie, to trzeba by sobie rozłożyć, Peter, na za 2 lata, albo 3, po 100 piw na rok.
100 piw na rok, to masz, czekaj, 30 piw, codziennie jedno piwo, to masz 30 dni. Peter, kurde, 303 piwa, słop, w roku zrobisz. Nie tam na 3 lata, w rok zrobisz. To był lokalny element, który próbował szukać. Tak. Tak, Peter, to czekajcie, jeszcze się wczytuję, już niewiele chyba. Chociaż ładuje się dopiero sceneria. Ten nie, ten pasek żółty jest dopiero na górze. Rafał, witam cię. Cześć, Rafale. Z kim się nie przywitałem? Nie wiem, z kim się nie przywitałeś. Jak piszesz do wszystkich, to piszesz do wszystkich. No to przejedziemy się jeszcze ten SU42. Z Tonką. Bad scenario, duplicate 3D model. No. Rafał, muszę pracować. W piątek? O kurde. Ale teraz? Od prawie w pół do ósmej? O kurde, Rafał, to słabo. No proszę cię, wczytuj się w scenariuszu, to przyspieszymy czas. We wtorek wieczorem do domu już jadę. A to ty gdzieś na jakimś wyjeździe, Rafał, jesteś? Czy ty kierowca ciężarówki? Kurde, te słuchawki mnie tutaj oblepiły. Hormony atakują mnie, chcą mnie udusić. Słuchawki z kablem, bo mam jeden kabel od trackera, drugi kabel od słuchawek. Jeden mnie dusi i drugi chce mnie udusić. Kurde, co tu się dzieje? O, dobra, wczynuje się ta sceneria teraz szybciej. Nie więcej niż 20 razy jest zalecane. Fizyka potrafi zwariować przy zbyt niskim FPS-ie. Tematyka morska? Chyba morska, Rafał. Kierowca nie. Nie każdy ma tak dobrze jak my, browar. No właśnie, widzisz? Wdowa, mam trackera, ale nie wiem, nie działa. Dobra, mam nadzieję, że za chwileczkę scenariusz wystartuje. O, uwaga. Dobrze, pojawiło się. Pojawiło się. Pojawiło się. Ty, a ja już po czasie jestem. 12:47, 12:30. To jak to się tak wydarzyło? Ale zadymił. Ale zadymił. O stary. No już wagony mam zamknięte. Kanał radiowy tu jest R2. Czekaj, czekaj, jeszcze raz. Tu jest dwójka. Jak to się robiło z tym? Sprawdzeniem radia? Zapomniałem tego skrótu. Nie, 47. Dobra, dobra. Jest spoko. Jest spoko. Czyli teraz tak. Tryb F12. Debug mode. Scenario. Time acceleration. Dwadzieścia. Ale zapieprza. O, i TZZ się pojawił. Lub kto mi dał, czy może kiedyś go dostałem. Jakby ci ktoś dał, to byś już nie mógł pisać. To od razu ci mówię ITZZ, także... Ale chyba jakieś drugie konto masz. 41, 42... 43... 4...
5. Jeszcze podciągniemy kawałek. 45. Jest podane. Jest podane. Dobrze. Dobra. Podany jest wyjazd. Dobra, niby 15 sekund jeszcze przed czasem. Ale już u mnie pasażerowie siedzą w środku. Ty, faktycznie. Kurde, zasnął na peronie, chłop. Dobrze, że mu nóg nie obcięło. Teraz dopiero go zobaczyłem. Dobra, mamy, słuchajcie, event zadziałał, jak to mówicie. Także lecimy, kurde, po Bieszczadzkiej kolei. I jest rozkładzik ruszył, 12.47, Tarnawa Dolna, 5 km. Wyjazd na 40. Dobra, muszę sobie tutaj F1 wrzucić. Aha, jeszcze wyłącz debug mode, tak? Okej. Okay. Czekaj, bo ja go nie widzę, tego semafora. Który to jest mój ten semafor? Powiem wam, że widoczność w tej lokomotywie to jest jakiś dramat, nie? W ogóle dziwnie jakoś ta... kamera skacze w tej lokomotywie. Mega. Słabo widać bardzo. A do góry się nie da? Ty, nie da się. O, tu jest maksymalna góra. Do dołu się da? A może tutaj? Bo tu będę patrzył. Nie no, bez przesady. O, tu jest lepiej chyba, co? Słaba widoczność w tym SU-42, w tej stonce. Czekajcie, mam tutaj prędkość 33. Może troszkę mu do pieca dam. Google User, co tu się stanęło? Właśnie nie wiem, co tu się wydarzyło. Dobra. Następna przystanek osobowy mamy na Tarnawa Podolna. Jakie tu krzaczory są? To jest drugie konto, a widzisz. Wiesz co, musiałbym odgrzebać TZZ, zobaczyć, czy tam jest w ogóle taka opcja. Śnieg stopniał, jest już jesień. Żeśmy się cofnęli o jeden kwartał do tyłu. No i lecę prawie 60 km na godzinkę. Nie bardzo widzę tych słupków. W takich loczkach są, jest dwóch loko... w sensie, że nie widać, tak? Tutaj też chłop przysnął. Jezu, co tu się dzieje? Co te Bieszczady robią z ludzi? Otóż ja nawet... Słuchajcie, ja tu już nawet 70 lecę. Gdzie ten przystanek?
Jeszcze chyba kawałek dalej. Niektóre dachy są różowe, proszę się nie dziwić. Tak, ze względu na sobą widoczność jest dwóch. A, widzisz, to dlatego. Czyżby tu są jakieś wskazania? 30 mamy, 30 mamy. To już hamujemy. Strasznie dziwnie ta kamera jakoś tak przebija, nie? Zdaje się, że tutaj gdzieś powinien być przystanek osobowy. A, po prawej chyba jest. Bieszczady, Darek, chyba. No sprawdźcie, gdzie to jest. Tarnawa Dolna. Czaszyn, gdzie to, w którym to miejscu jest na mapie, bo ja nawet nie wiem. Wydaje mi się, że to gdzieś w okolicach Bieszczad. O, tu jest. Piękny peronik, tutaj ładnie. Wybetonowany. Irwin, witaj, witaj. Zakupiłem Embraera, o którym wspomniałem na wczorajszym live. Jestem z niego mega zadowolony. Trochę brakuje AirNav, ale da się latać. VNav! AirNav działa. Pomyliłaś się, Irwin. AirNav działa, LNav nie działa. Dobra, czekajcie, ja sobie może wyjdę. Zobaczymy, czy tutaj się to w ogóle otwierają. Tak. Jakieś takie przeskoki są, troszkę tekstury. Coś tu z jakimś obiektem jechało. Bogusław Stolarczyk, dzień dobry, wieczór. No, leżą tutaj chłopaki po trunkach. Tylko ja nie wiem, że to jest Podlasie, Darek. Się to wydaje, że to Bieszczady raczej. Jak ja tu z rozkładem jazdy stoję? 12:54, zaraz odjeżdżamy. Kamil, ty mnie ciągle tą komisją starasz, już stary, weź sedaruj. Ładjazd, mechanik, ładjazd. Maluszka ktoś postawił na dworcu? A to nie widziałem. A w którym to miejscu widziałeś tego maluszka? A, tu jest, jest malec, no. CZK. Tu chłopaki też stoją. Co oni tu robią? Ty, zobaczcie, na ulicy. Kurde. I już gadeczki lecą. Jesteś na komisji. A, ja zawsze jestem na komisji. Jak Franz Maurer w Psach. Dani, cześć, cześć. Czas bardzo zimnej siłowni. Nie no, jak jesteś Dani na siłowni, to się rozgrzejesz. Czy ja już dałem mu maksa? Na maksa go, na maksa go. Czekajcie, to było w tych... w King Size chyba było. Na maksa go. Teraz sprawdzimy sobie teraz tak. Czaszyn, 9 kilometr. Ale tu ładnie. Dralea, witam, witam. Ale tu ładnie? O, tutaj jest jeszcze ładnie, jak tak się wychylę. Nie wiem, szakal. Komisja to komisja. Cześć, Kristinka. Bardziej Tinka czy Chris? Dobra. 52 km. Pod górkę mam, nie? Chociaż tu nie widać za bardzo. Czemu ci to tak płynnie działa? A jak ma działać? A jak ci ma, jak mi to ma działać? Stary, no. Komputer nowy, to jak ma działać?
Nachylenie 0,8% było do góry. No ładnie tu. Piękna, piękne okolice. Nachylenie 1% do góry. No, faktycznie tutaj te wzniesienia są niezłe. Tinka w oddali. A, okej, okej. A Kamil, w ST48 jest jeszcze dłuższy dziób i wtedy polegasz na rozpoznaniu szlaku. No to fakt. Tutaj już ledwo co widać, a czy może nie ledwo, no coś tam widać, ale szału nie ma. Jednak, jeśli chodzi o lokomotywy. Wdowa, masz bardzo porównywalną konfigurację, szybki dysk i ta sceneria chrupie mi co chwila. Może źle ustawiłeś. Danli, ale ładna ta sceneria. Myślałem, że to inny sim, a to maszyna. No, tak, to jest maszyna. To jest maszyna, to jest dodatkowy scenariusz, który można sobie dograć. Wydaje mi się, że zaraz będziemy chyba dojeżdżali do tego Czaszyna. 12.59. Tak mi się wydaje, że to zaraz będzie gdzieś tu niedaleko. O, chyba tam, gdzie te zabudowania. Ile tutaj tych malców? O, i sarenki są! I sarenki! Chłop z maluchu. Jakieś snopki ma, kurde. Belesiana. Ej, bo mi drzewo zasłania. O, jest już wskaźnik, dobra. Ja podciągnąłem go po 60. Ej, ale nie tak. Ale aż tak nie hamuj. Te RP1 takie, no... No takie nieciekawe za bardzo ma. Stary, ale dojedź do peronu. Bieszczady to stan umysłu, ta. No ja byłem tu. Widziałem, czekaj. Byłem dwa razy, no. Aha, tam jest, dobrze. Tam jest stacyjka, trzeba tam tylko wjechać. Ale jeszcze ciśnienie mi tu trzyma. Muszę go szybko odhamować. To chociaż ten peron wjadę, nie? Chyba. Co? Coś się tu wydarzyło. Niedobrego. O, teraz może pójdzie. Chyba za szybko chciałem po prostu zrobić. Idzie. Idzie. Wjeżdżamy. To będzie, to się nazywa Czaszyn. No i co? Sprawdziliście na mapie, gdzie to jest mniej więcej? Czaszyn, Morochów, Mokre, Małopolskie, Wysoczany. W którym to miejscu na mapie? Łapek zostawiony, Kristinek. Dobrze, spoko, luz, bluz. Zajebiście. Wjeżdżamy w peron. Piękna lokomotywa, Rafał, piękna i ładne tereny. Dokąd jedziemy? Jedziemy do Łupkowa. Akurat tutaj są stacyki porobione, zobaczcie. Już? Pozamykali? Ale ludziów nie ma za bardzo.
A nie, jeden pan stoi. O, ktoś tam jest. A co to jest za wagon w ogóle? Możecie im powiedzieć? To jest jakiś pocztowy? Pocztowy z przedziałami pasażerskimi? Dziwny ten wagon jest. Co to jest za wagon w ogóle? Rowerowy. A tam jest chyba pocztowy, nie? Tu jest rowerowy. Dziwny ten wagon taki. Chyba wagon pocztowy. Dobra, to lecimy. 12:59, 2 minuty po czasie, Morochów. Czaszyn 80 km od Przemyśla. Pod Sanokiem, czyli Bieszczady, no. Jakby nie było. Niedaleko Soliny. No to kurde, Dariusz, no to Bieszczady pełną gębą, a nie Podlasie. No, Polańczyk, no to jak najbardziej. Polańczyk, Solina, no to Bieszczady. Bieszczady pełną gębą. Zapach w środku. Stary rowerowy. No dobra, ale tam miał jeszcze taki kawałek przedziału, tak jakby pocztowy był. Widzieliście? Tam były jakby część była rowerowa, a druga część taka jakby zamknięta. W Bieszczadach dobre trunki. No, w Bieszczadach i na Podlasiu. Czyżby pod górkę znowu? Chyba tak. Rafał, zabrażam na wybrzeże. No, wybrzeże znam mniej więcej. Całkiem. Akurat. Zdarza się być nawet co roku nad wybrzeżem. No słuchajcie, ładna ta traska jest. O, tutaj lepiej widać troszeczkę z tej strony. ...60 km/h. Dobra. Wyluzujemy. Torpus. Siemaneczko. Tu jeden z autorów mapki. Chciałem tylko powiedzieć, że trasa do Jasła tak naprawdę jest prawie w pełni udekorowana. Tylko po ostatniej paczce coś nam w strukturze plików nie rypło. No, ewidentnie coś tam Torpus, przynajmniej u mnie to tak wyglądało, że niestety większość obiektów niestety nie była wczytana ładnie, a tutaj fajnie to wygląda. Torpus i tutaj to działa, a tam nie. Z tym, że miałem tam zimę, może to przez zimę, nie wiem. Ale chyba nie wydaje mi się, żeby to było przez zimę. Ale bardzo fajna robota, także Torpus gratuluję, ja osobiście ze swojej strony za włożoną pracę w maszynie, bo wiem, że tutaj no, robienie scenariuszy kosztuje dużo pracy, żeby to posklejać wszystko. Także fajna robota, Torpus, naprawdę, a wiem, że to się robi długo i wiem, że to się nie robi raczej jednoosobowo, tylko w jakimś zespole. Także Torpus, brawo, brawo. Myślę, że nie tylko ja tutaj ci pogratuluję, ale też większość osób. No i jest do pobrania na, można już testować na forum maszyny. A ja teraz jadę, słuchajcie, do Morochowa, 14 km, 13:08. Co? Jeszcze co? Krystynka, udałoby się jechać w Ustrzyki. To by była bajeczna. Coś chyba było chyba na Ustrzyki, nie? Czy mi się tylko wydaje? Chyba coś było na Ustrzyki. O, i mamy 30. On sobie zwolni. Czekajcie, bo jest tak, nachylenie 0,7. Czyli do góry. 0,9. ...1%, czyli on zwalnia, dobra. On zwalnia. Na trasie do Łupkowa też kilka dekoracji doszło, można będzie... Może dojdzie jakaś aktualizacja niedługo. No to czekamy, Torpus. Ja sobie zaktualizuję. Wtedy. Kamil się dziwi, dlaczego wy to robicie za friko. Właśnie. No, robią to dla społeczności. Maszyna w ogóle jest projektem otwartym.
Nie wiem, czy w maszynie cokolwiek jest płatnego. Może jakaś lokomotywa? Nie wiem. Jest coś w maszynie w ogóle płatnego? Ja nie widziałem. Powiem szczerze, tyle lat już gram w tą maszynę i nie widziałem, żeby w maszynie jakiś projekt był płatny po prostu, więc z założenia w maszynie jest wszystko chyba za darmo. Jest taniej niż w Biedronce. No, 30 km. Jak? Toprus, przepraszam, a ja Torpus. Toprus. Źle przeczytałem. Damian Skwara, siemaneczko, witaj. Dobry wieczór. Toprus, co do budynków w stacjach. Ciężko z tym, ale reszta budynków na trasie jest już powstawiana. I zaraz usuniemy te automatyczne wygenerowane bez tekstur ścian. Na stacjach są tylko wstawione podobne. Rozumiem, Toprus. Daleko jeszcze. Czekajcie, bo mamy tutaj 60 ograniczenie było. Także ojciec, dawaj do pieca. A ja tutaj obrócę kamerkę. Zjedziemy kamerką w dół. No tak się zbierałem do tej Galicji, do tych Bieszczad. Zbierałem. Mówię, no kurde, no trzeba to w końcu zrobić, nie? Mówię, biorę się za ściąganie. No i tak, widzicie, dzisiaj udało się to wszystko ogarnąć, pościągać. Najnowsze wersje, czyli tam Galicja 6 i zależności Galicja 3, sobie to ściągnąłem, tak jak było tam napisane. No, wziąłem to, co było najnowszego, powiem tak. Toprus, nikt nie robi niczego dla społeczności, tylko dla siebie. Chcieliśmy mieć fajny, zapuszczony szlak w górach, no i mamy. A cała reszta jest już wypadkową. No ale jednak, dobrze, no może nie robicie tego dla społeczności, tylko dla siebie, ale jednak społeczność z tego będzie korzystała. Jest jeszcze glinojec do testowania w next-genowych scenariach. Jest jeszcze coś, jest jeszcze jedna sceneria, którą wypatrzyłem. Glinojec, Bieszczady i jest jeszcze coś. To coś na Tomaszowa? Jakoś tak. Taka sceneria, nie pamiętam, Tomaszowa, czy jakoś ona się inaczej nazywa. Coś podobnie. Łukasz, a ja mam jeszcze wersję 2022. 60 giga. No, no tak, niektóre pojemności są spore, nie? No i chyba wjeżdżamy powolutku w peronik. Tylko gdzież on jest? Tutaj, taki ziemny. Aha. To jest to, o czym ja nie wiedziałem. No, dokładnie. To jest to. Drzwi zamknięte, dobra. To co, odhamowujemy. I lecimy teraz do Mokre Małopolskie. Ja się tak zastanawiam, czemu nikt do Jasła nie jeździ, ale teraz wiem, że nie wyczytują się tam wszystkie dekoracje, a w sumie szkoda. No nie wczytują się właśnie, no nie wczytują się, a dzisiaj do Jasła pojechałem. Także traska piękna, tylko faktycznie większość dekoracji tam się nie wczytuje. Może nie, no nie większość, ale dużo się nie wczytuje. Dużo błędów wali przy wczytywaniu, tak. To fakt. Dużo błędów wali przy wczytywaniu. Ona się wczytuje, ale tu faktycznie błędami wali. Cześć Vansen, siemaneczko.
Alex, dlaczego ci Galicja nie działa? Może źle grałeś. Trzeba mieć jeszcze zależności. Zależności, paczka zależności i Galicja szóstka. Czytać. Znaczy, wiesz co, ja kopiowałem to wszystko do katalogu maszyny i później z Rheinsteda odpalałem, czego tego startera, no. To nie wiem, Alex, dlaczego ci to nie działa. I już sobie sprawdzamy. Mokre Małopolskie, 17 km. No, jestem spóźniony już w sumie, nie? 17 km. Ale jeszcze ciśniemy. Muszę troszkę nadrobić czas, bo jestem spóźniony. Masz zależności? No to nie mam pojęcia, dlaczego to nie działa. Powinno. Dobra, dajmy spokój. Ale widzicie, niektóre teksturki się nie wczytują. Na przykład są żółte dachy, nie? O, i chyba dojeżdżam już powoli. Zdaje się. Łukasz, mam radę, aby zniknęły różowe kolory, w ustawieniach dać uproszczone renderowanie. Spoko, ok. A tutaj też widzę, jest taki przystaneczek, kurde, bardziej glebiasty. Jak tam z czasem? No, minuta spóźnienia. Później są wysoczane 20:36. Moderacjo wielka, bardzo bym prosił, abyście tam na naszym Discordzie napisali, że będzie lekka obsuweczka czasu, bo chciałbym jednak dokończyć ten scenariusz, a nie wiedziałem, że będą problemy techniczne. No dobra, ciśniemy. Jako Bieszczady najwięcej samochodów na 1000 mieszkańców, tak? Otóż stary, to tego bym się nie spodziewał. To plus te różowe dachy to błąd ze strony wbudowanego edytora. Jak wstawimy wszystko, to wystarczy 5 minut w Excelu, żeby to wyeliminować. Ale czekamy z tym do końca prac, żeby nie klepać tego kilkukrotnie. Okej, okay. Rozumiem. Rafał, nie no, minuta to nie spóźnienie, zgadza się. Wysoczane, 20 km, tak? To był 17, czy jakieś 3 km do góry. Ojciec, poczekamy. No właśnie, tam trzeba będzie chwileczkę poczekać, bo chciałbym ten jednak scenariusz skończyć, a źle się scenariusz czytał. Chwilę to zajęło. Także myślę, że danie 21 będzie przesunięcie. Tutaj już mam chyba na maksa, tak, 11 poziom to jest maksymalny. Damian, taka linia i takie perony mają swój urok, jednak na początku przebudowy Warszawa-Białystok Intercity też stawały na ziemnych peronach, co było bardzo ciekawe. No już jak Intercity tak stawało, to faktycznie. O, będziemy zjeżdżać z górki, widzę, już jest na minus 0,3. A co to za rzeka tu płynie?
Ganli, po tym streamie jest stream dla wspierających, dla VIP-ów, czyli dla zielonych. To wieprz czy san? No właśnie, to wieprz czy san? Osławica, patrz, to plus jeszcze co innego. No, gdzie ten przystaneczek jest? Osławica. Osława, tak? Dobrze czytam? Osława. Osława. A, tutaj jest, dobra. Ty, co tu się wydarzyło? A mój! A wiecie co? Wyrzuciło mnie z pociągu, jak to się wydarzyło. Możecie mi powiedzieć, o co chodzi? Patrzcie. Siemaneczko, gdzie jedziemy? No jedziemy, tylko... F5 nacisnąłeś. No i co teraz? I co teraz? Może i wcisnąłem. Naciśnij page down na chwilę. No mam. No czekaj, jeszcze raz. Być może tak by zrobiłem, ale... No, page up. Aha, page up. Dobra, dobra. Chyba będzie ok. Być może tak się zrobiłem. No to wio, to lecimy dalej, słuchajcie. Czyli tak, wysoczane, to teraz będzie sztawne, kulaszne? Kułaszne, kulaszne, jakoś tak. Ale cały czas mnie tutaj jakoś tak respi w dół. Być może to trzeba jakoś zapisać. Jak się tutaj sejwuje kamerkę? Vansen, ja prowadzę ten skład, to jak mnie kurde, jak ja mogę biletu nie kupić? Prowadzący kurde sam se ma bilet kupić? Szczawne kulaszne. W kamery się w kabinie nie da zapisać. No dobra, trudno, będę się musiał podnosić w takim razie. I ciśniemy po tych wąskich jednoszlakach. Diablo, dzień dobry, witaj. Ale to ładnie wygląda. Momentami, nie? Pięknie. Po prostu lubimy takie szlaki. Lubimy takie jednotory. Fajne są. Fajny pomysł mieliście, powiem szczerze. A przy okazji my skorzystamy. Nawet jak nie robiliście tego dla społeczności, to my przy okazji z tego skorzystamy. Jak włączysz debug moda, to znosi te limity kamery w kabinie. Możesz sobie nawet z kosmosu jechać wtedy. Nie, no tak bez sensu. Łukasz, fajna grafa. No właśnie niektórym się nie podoba, nie? Niektórym się nie podoba grafika maszyny. A mi się podoba. No, muszę się podnosić niestety. Coś tam się z tą kamerką wydarzyło.
No i co, my już dojeżdżamy? Zdaje się, że chyba tak. Szczawne kulaszne. O, był słupek, nie zauważyłem. 24 kilometr. O, dobra. Ale coś z hamulcem się wydarzyło, niedobrego. Ajajaj, tu nic nie widać. A, semafor kształtowy jest, dobra. Już teraz widzę. Dźwięki zdecydowanie lepsze niż w Simrailu. Wiesz co, zależy też gdzie, zależy na której lokomotywie. Ale tutaj mamy spalinowe, nie? Tematy. W Simrailu spalinowek w zasadzie nie masz, oprócz możliwości tam odpalenia na chwilę. Chyba w Dragonie jest. Wielosystemowy. Jak już dojedziesz do Łupkowa, to już będziesz prawie na granicy ze Słowacją. Nie, Darek, coś chyba kręcisz. Missing, siemaneczko. Już wjeżdżamy, semafor otwarty, wjazdowy. 700 metrów i będzie peronik, a z naprzeciwka Rumunik właśnie wjeżdża, chyba towarowy, czy się mylę? Towarowy. No są semafory, są. Dari, siemaneczko wszystkim. Nareszcie maszyna, ja już mam lepsze zakończenie dnia. No to widzisz. Cieszę się bardzo. Dobrze. I wjeżdżamy 400 metrów tutaj gdzieś. Peronik też co, będzie trawiasty? Tak. Będzie trawiasty. Tak jakbym nie dojechał chyba. No nic, słuchajcie, semafor mam. Nie wiem, dziwne to było. Drzwi się nie potwierały. No ale chyba zaliczyło. Dobra, jak się odhamuje, to ruszamy. Odjazd, odjazd, Łukasz. Czekajcie, to dam na środek, nie? O, to będzie lepiej widać. Kucharz przodowy, witaj. No, Ukraina to tak, ale Słowacja? Chyba nie w tą stronę. Szczawne kulaszne. Damian, witam serdecznie, bilet ci kupiony. Super, bardzo się cieszę. Jedziemy, słuchajcie, bo tutaj normalnie aż opóźnienia łapie duże. Skład, zresztą skład po prawej z Rumunem to skład towarowy z Koszyc. A, z Koszyc, widzisz. Czyli jednak z tych rejonów. Nie, Diablo, nie wiadomo nic o Simrailu jeszcze. Oprócz tego, co ostatnio wypuścili.
jak odhamować Jack Films, jak odhamować Stonkę. Wiesz co, standardowo daj na szóstkę, daj na kropkę, nastawnik na zero. Jako właśnie w tą stronę na Słowację. A to widzisz, to mi się wydawało, że to jest bardziej w stronę Ukrainy. Tak, tak, Darek, przeczytałem, no. Dobra, troszkę próbuję nagonić czas, nadgonić czas. Teraz tak, powinien być 13:23. Kilometr 24. Jadę 70 na godzinkę. Szukam tych słupków. Może gdzieś będą. Co Stonka ciągnie? Dwa wagony osobowe. Trzymaj się, Toprus. Powodzenia. Jeżeli tam jeszcze musicie skończyć, to powodzenia w robocie. I teraz tak, słuchajcie, 26 kilometr, czyli ja teraz jadę na, w takim razie jadę na Żapędz. Nie zaliczyło mi chyba tego jednego przystanku, zdaje się, ewidentnie. Jakie spalanie, a skąd ja mam wiedzieć, ile wlejesz? Tak, nie za, tak, Daniel, nie zaliczyło mi, no. Niestety. Witaj, Kirus. Szkoda. Piotr Murzyn, nie mamy Warszawy w maszynie, jest tylko w Simrailu Warszawa. Świnoujście jest w... Nie, Szczecin jest, tylko w Open Rails. Ale Świnoujścia nie ma. Świnoujścia bodajże nie ma w żadnym symulatorze polskim kolejowym. Znaczy w żadnym w ogóle nie ma symulatorze kolejowym Świnoujścia. SM42 pali około 60 litrów na godzinę. No, na godzinę. Z drugiej strony to coś tam ciągnie. Ciężko powiedzieć, czy to jest... Ja bym powiedział, że to nie jest wcale dużo. 60 litrów na godzinę. Woroniecki MK. Cześć, witaj. No nie, nie zaliczyło mi, niestety. Random, tym BHP jeździłem, jak miałem 10 lat. O nie, chyba nie tylko ty. Ja też jeździłem kiedyś tym. Czekajcie, bo mi się tutaj hamulec uaktywnił. Niepotrzebnie troszkę. A my jeszcze nachylenie mamy. Dobra, szybko spróbowałem, odhamowałem. Bo tutaj jak zrobisz o jedną pozycję do tyłu za dużo, to załącza się hamulec. Kamil, Wrocław, Wrocławia nie ma w żadnym symulatorze, ale może będzie w Simrailu kiedyś. Jest taka nadzieja. Koszalina nie kojarzy w żadnym symulatorze kolejowym. Tutaj w ogóle inne dźwięki są, jak gdyby z zewnątrz i inne dźwięki są wewnątrz. Te drzewka tutaj tak strasznie sztywno nastawiane. Będziemy powoli chyba dojeżdżali faktycznie do tego Żapędza. I jakaś nyska chyba stoi, co? No, nyseczka stoi. SM42 była oszczędna jak na swoje czasy, 81-litrowy silnik, tylko 800 kunia, ale dosyć mocne doładowanie. Jest taka opcja. Gdzie ten peron? A, to on tutaj jest, dobra, już go widzę. Ziemny peron. Tutaj. O właśnie, teraz mi zaliczy.
A mówiłem o tym wagonie, nie? Że tutaj jest taki rowerowy, ale tam z tyłu jest jakby... Bo mi się wydaje. Czy tu jeszcze... A, tu jest jakiś taki przedzialik, widzicie? Tu jest taki... tu są te drzwi otwierane. I mówiłem o tym, że jest tutaj taki kawałek miejsca jeszcze. Nie wiadomo na co w sumie. Tutaj są rowery, a tutaj jest takie coś. Korytarz w zasadzie. Korytarz. To chyba tylko jest korytarz. Jako korytarz traktowany. Bagażowy. No. Siema Rafiku, witaj, witaj. Ej, no dawaj, ruszaj tym. Tym gamoniem. Czemu on mi do tyłu? O, teraz pójdzie. Witam, Veran. No pod górkę ma co? 1% do góry. Ciężko. Ciężko mu się zebrać. Muszę kamerą tutaj uciekać dzisiaj blisko pociągu. Strasznie krzaczurów dużo i drzew. No. ...42 km pod górkę. 1,4% nachylenia, nieźle. No, ale to są właśnie Bieszczady. Darmowa Vera, no to jest maszyna, tak? Maszyna i Open Rails. No i masz TD2, tylko tam jest multiplayer kolejowy. Natomiast takie single player to masz maszynę i Open Rails. Moje uszanowanie, Kokosz XL. Komańcza letnisko. 34 km. Później będzie Komańcza za kilometr i później Osławica 43. Dobrze. Także dawaj, ciśnij pod górkę, bo nie jest lekko. Nie jest lekko. Oj, druty mnie tu wchodzą w kadr. Czekajcie, muszę troszeczkę przesunąć. Ło, normalnie. Tak, widzicie, co się dzisiaj z tymi kamerami tutaj dzieje? Trzeba normalnie być w obrysie pociągu. Ale cały czas pod górkę praktycznie. No napiszcie, jak wam się ten szlak podoba. Jak wam się podoba Bieszczady Galicja. Google User fajne. Moim zdaniem maszyna to jest high-end pod względem symulacji fizyki pojazdów szynowych. To fakt. Tutaj czuć te lokomotywki. Może dojść naprawdę do katastrofy kolejowej, którą zresztą powiem szczerze, już parę razy mi się udało niestety doświadczyć. Ale też próbowałem, jak już mi się tam scenariusz rozsypał, próbowałem sam takich troszkę scenariuszy. Sam sobie tworzyłem scenariusz jakiś katastroficzny i niestety spokojnie można doprowadzić do katastrofy. Na szczęście tutaj to jest tylko symulacja, na szczęście tutaj nikt nie ginie, ale można i ta symulacja też tutaj niestety, bym powiedział, że nawet dobrze, że jest, działa, żeby doświadczyć również tego, że nie jest lekko. Takie fajne tereny, kurde, mostki jakieś, górki. Faktycznie niektóre obiekty są, widzicie, są niewczytane, są żółte, różowe obiekty, no ale fajnie wygląda. Sceneria ma potencjał, oj ma. Peter, fajny klimat.
No, a bliżej ciebie, nie? Te klimaty, Peter. Bliżej ciebie. No, do Przemyśla już jest niedaleko. Darek, powiem klasycznie, tu jest jakby luksusowo. No tak, w końcu się zebrałem, mówię, a tą Galicję cały czas tak mówicie, a zrób Galicję, zrób Galicję. Spróbuj Galicję, no to mówię, czemu nie, bierzemy na tapetę, przejedziemy się po tej Galicji. I zdaje się, że już dojeżdżamy powoli do Komańcza Letnisko. Damian Skwara, tak, scenariusz fajny, klimacik, fajny, fajny. Cześć Grzegorz Wielki, jak mija dzionek? Spoko, robota, a teraz przyjemność. A za chwilę będzie jeszcze większa przyjemność. Piękna jesień, Rafał, u ciebie. Mhm. I kolejny przystanek ziemny. Dlatego jak to było wszystko pod... O! Pod śniegiem. Dobra, przewalę troszkę. Mam nadzieję, że zaliczy. Nie wiem, dlaczego tak słabo hamował. Zaliczy? Słuchajcie, zaliczę chyba. No, niestety, przewaliłem. Przewaliłem, ewidentnie. Pasażerowie wysiadają nietypowo dzisiaj. Na wiadukcie. Na wiadukcie, kurde, wysiadają. Dobra. Żarty na bok. Właśnie wtedy dwa też tłumaczyłem, symulator jest po to, byś mógł zrobić to, czego byś nie zrobił w rzeczywistości. No w sumie po to są symulatory. Dobra, nastawnik, odhamowanie i lecimy. No tak, czasami i tak bywa, nie? Łukasz, przewin sobie dzisiejszego live'a do tyłu, zobaczysz, jak jechałem w scenerii zimowej. Tak, oczywiście, że jest zima. Witaj, Arunia. Wieczór dobry. Ależ te krzaczory tu wchodzą na maksa. No i co, odhamowany mam skład. No tak, nachylenie 1,2% do góry. Cały czas do góry się wspinamy. Boże, normalnie jak na Giewont jakiś. Damian, pozwól na wiadukcie po to, żeby łatwo przesiadka była na łódeczkę. No, oczywiście. O, i semaforek jest, proszę bardzo. A co to tam nam stoi po drugiej stronie? A, poczekajcie, bo ja tutaj też się chyba zatrzymuję za chwilę. Tutaj Komańczy. A, Rumunek stoi, Rumunek. Towarowy, zdaje się. Tak. Towarowy, ale krótki. Parę wagonów ma tylko. Ja mam tutaj zatrzymanie. Jacek Michałowicz. Cześć, Fancy. Twój wierny fan od 4 lat pozdrawia. Jezus Maria! Słuchajcie, co tu się dzisiaj w ogóle dzieje? Normalnie przychodzą ludzie, mówią, że są jakimiś tutaj... Oglądają już mnie tyle lat, ale się nigdy nie ujawniali. A dzisiaj się ujawniają. To już jesteś drugi czy trzeci. Jacek, jesteś już drugim czy trzecim widzem, który się ujawnia. Znowu te się drzwi nie potwierały. Tak jakby go znowu nie zaliczyło. No, to jest dziwne. Bardzo ci dziękuję za decheczkę, Jacek. Dzięki, dzięki. Number one. Spoko. Słuchajcie, razem wspólnie się bawimy. Po to robię symulację, bo mam z tego frajdę, mówiłem. Gdyby mnie to nie interesowało, to bym tego nie robił. Dobra. Czekajcie, jeszcze sobie odhamuję. Najszybciej jak można. Ale chyba nie zaliczyło. Dojedź do semafora. Wiesz co, no dojechałem do tego miejsca, gdzie on mi tu pokazywał. Tam 100 metrów i tak dalej, nie? No dobra, trudno. Spróbuję podjechać jeszcze kawałek. No zobacz, jestem na wysokości w sumie peronu, nie?
Chociaż, wiecie co, może i faktycznie się zatrzymam. O, teraz zaliczę. Widzicie, drzwi się pootwierały. Tak, teraz mi zaliczę. Jeszcze raz, dzięki Jacek. Powiadomienie przyszło. Dzięki wielkie. Dokładnie, teraz pasażerowie, o, już drzwi pozamykali, jeszcze tutaj. O, ciap. I teraz można dopiero śmigać. Teraz dopiero scenariusz będzie fruwał. Kasia, panowie przez 4 lata nabierali odwagi. O, wiesz Kasia, niektórym wystarczy miesiąc, niektórym wystarczy jeden dzień, a niektórym 4 lata. Ale najważniejsze, że się w końcu odezwali. I to jest fajne. Po to jesteśmy na czacie, żeby wymieniać się doświadczeniami. Dużo rzeczy ja nie wiem, dowiaduję się od was. Czasami coś tam się ode mnie dowiecie. Po to o to chodzi. A to twój pierwszy super chat. Proszę bardzo, Jacek, nawet nie wiedziałem. Dobra, wyjazdowy jest podany. Także fruwamy dalej. O, tutaj ładnie obiekty się powczytywały. Znaczy w sensie są na tej mapie. Ładnie to wygląda, ładnie. I F2. Osławica. Zostały nam 3 ostatnie dzisiaj przystaneczki osobowe. Osławica, Nowy Łupków i Łupków. 43 km, 46 km i 40. Po 3 km. W odstępie po 3 km. Ale muszę wam powiedzieć, ta druga sceneria mi się bardziej podoba. Tą, którą teraz jadę. Tamta była też fajna i była zima. I było jasło, które fajnie było zrobione i krosno, ale tu jest lepiej chyba. Ładniej to wygląda, przynajmniej dla mnie. Latający Holender, 10 zł. No to i ja się podłaczę pod pozdrowienia od długotrwałego widza. Dobrą robotę robisz. O, dziękuję ci bardzo, Latający Holender. Kolejna osoba, która mnie tutaj dzisiaj wspierasz mnie duchowo. Znaczy, wy mnie wspieracie dzisiaj duchowo. No, finansowo też, ale oczywiście duchowo. Czyli mówicie mi, że no, rób to dalej i kurde, jest fajnie. No, jest fajnie, bo jesteśmy społecznością, która się rozwija powoli. Jednak content jest mało popularny. Jednak w porównaniu do innych rzeczy. Ale frajda jest. Frajda jest. Powoli się rozwijamy jako społeczność symulatorowa. Kanałów już w Polsce symulatorowych jest naprawdę dużo. I dużo osób robi dużo fajnego już kontentu. Ale ja sobie tam dziubię swoje rzeczy, powolutku idę do przodu i mam z tego dużą frajdę. Jako trzeba podjechać pod budynek stacyjny. Tak, tak, podjechałem i zaliczyło, nie? Także generalnie jeszcze 3 nam zostały przystaneczki. O, Jacek już się witał z pozostałymi. No i właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, żeby interakcja była. Randan, mam nadzieję, że kiedyś będziesz miał możliwość jechać moją linią z Żywca do Zwardonia. To znaczy, Randan, robisz taką linię? Jesteś w trakcie jej robienia? Czy jak to wygląda? I możesz to chociaż napisz, bo będziemy powoli się zbliżali ku końcowi. Kurde, co tu się dzisiaj wydarzyło? PKP, bardzo ci dziękuję za wsparcie. Coś tam było nagrane, słabo słychać. Pozdrowienia, bardzo ci dziękuję za wsparcie celu mojego tegorocznego, czyli wymiany kierownicy. Dzięki wielkie. Pozdrawiamy PKP.
również jeszcze raz bardzo dziękuję. I moi drodzy, cały czas wzniesienie 1,6% przed chwilą było, sporo. Się wydaje niby to jest niedużo, 1,6, ale dla takiej lokomotywki manewrowej można powiedzieć, to jest jednak sporo. I teraz Osławica, tak? No ale to jeszcze kawałek. Wojciech Z, witamy Wojciecha. Latający Holender, moja kobita dalej nie rozumie mojego latania w symulatorze. Słuchaj, to nie tylko twoja. To nie tylko twoja, moja też. Nie bardzo. Chociaż nie jest źle. Nie mogę narzekać. Kasiak, sama polata to zrozumie. No, ale słuchajcie, jaki ja dostałem prezent. Ja dostałem prezent do, słuchajcie, na święta. Dostałem, nie na święta, przepraszam, na urodziny dostałem prezent od rodzinki tutaj mojej. Idę na do symulatora Boeinga 737, takiego profesjonalnego, wiecie, jak to już można w większych miastach iść do takich symulatorów. I na godzinę idę, słuchajcie, na godzinę do takiego symulatora, także czat będzie. Myślę, że sobie już tam w głowie sobie na razie układam, bo tam jeszcze nie mam terminu, ale myślałem, że to w lutym zrobię. I słuchajcie, tak sobie myślałem, żeby zrobić sobie jedną ze scenariusza takiego pobytu w symulatorze, zrobić sobie awarię jednego silnika na przykład, nie? I sobie zasymulować w takim naprawdę już kokpicie, mając normalnie taki już, słuchajcie, nie drążek sterowy, tylko w sumie no drążek sterowy, no, żeby sobie zasymulować utratę jednego silnika i zobaczymy, jak to będzie działało. No ale godzinę, także będzie można zrobić i sobie jakiś locik po Polsce, plus jeszcze jakąś awaryjną sytuację, której, znaczy w domu tutaj na komputerze też mogę to zasymulować, ale to nie będzie to samo, jak zrobię to w takim kokpicie. Ja myślę, że to będzie fajna sprawa. Andrzej Zakrzewski, siemaneczko. Latający Holender w PMDG 737 kupiła, więc docinki przymyka w oko. Okej. Okej. No tak. Tak, wdowa, dużo osób nie rozumie. To się zgadzam z tobą. Dużo osób nie rozumie symulatorów kolejowych w ogóle. Takich zewnątrz. Jak się zapyta, co ty robisz, no to troszkę się za głowę łapie, bo po prostu nie rozumieją tej pasji, no. Każdy ma tam jakąś inną pasję, nie? Jeden ogląda Netflixa, drugi ogląda TVP, stare. Trzeci jeszcze coś innego tam, słuchaj, robi. A czwarty robi symulatory, no. I każdy ma tam jakiegoś innego, inne fiubździu w głowie. Ja mam takie. Atkowy, ja też dostałem taki prezent. No to... No to fajnie. Damian, u mnie kobieta sama powiedziała, że może zacząć sam grać w te symulatory kolejowe, ale nie tylko oglądasz. Przecież jak już zdałeś na tego kierownika, to przepisy znasz. Kierownika? Damian? Weź mi coś przypomnij, bo chyba mnie coś ominęło. Kierownika pociągu? Dostałeś na 30 metrów, ja mam na 60, nie? Ale jeszcze jedziemy. Randen, ja jestem w trakcie tworzenia. O, już chyba będziemy dojeżdżali powoli. Jestem w trakcie tworzenia, ale to tylko hobby, po pracy. Jak będzie gotowe, to udostępnię. No to super, Randan, to trzymam cię za słowo. Chętnie bym się w okolice, tak, Żywca, dobrze pamiętam? Chyba Żywca napisałeś. Żywiec i Zwardoń, no. To tak, piękne też, piękne klimaty, no, piękne klimaty. Dojeżdżamy i mamy tutaj ten trawiasty, czekaj, w którym to jest miejscu? 200 metrów, tutaj chyba. PKP, 10 zł. Tam było, witam na pokładzie pociągu spółki Koleje Dolnośląskie. Życzymy przyjemnej podróży następnej postój na stacji Wrocław-Muchobór, stacja docelowa Zgorzelec. Aha, no to widzisz, bo było słabo słychać. Dziękuję ci, PKP. Jeszcze raz.
Ludzie, pokażcie drzwi. O, tak, drzwi się potwierały. O, szybko wymiana ta pasażerska następuje. Drzwi się pozamykały. Tylko dwa wagony dzisiaj. Tylko dwa wagony. Szybkie odhamowanie. I próbujemy ruszyć. Kierownika pociągu, tak? Zdałeś na kierownika pociągu. Tydzień temu zdałeś na kierownika pociągu po 5 latach jazdy na konduktorze. Nie, to do Damian. Gratulacje. Gratulacje. Proszę bardzo, mamy tutaj kierownika pociągu. Jeszcze Damian jest wspierającym. No to gratki, gratki, brawo. Nie, ja choroby nie mam. Akurat wdowa nie mam. Akurat nie cierpi na takie dolegliwości. Rafał, ale lokomotywa naprawdę ładna. No tak, tak, piękna, piękna jest, nie? Tutaj jest jakiś taki bug. Widzicie, coś tam wisi w powietrzu. Coś tam się, jakaś trawa czy coś pojawiła, takiego lewitująca trawa. Czarna jeszcze w dodatku. Łukasz, stare TVP. No tak, tak. Peter, każdy ma jakiegoś bzika. Tak. Jeden robi miasto w Przemyślu. Tak, Peter, każdy ma jakiegoś bzika. Taki dron. A no, tak, w sumie to mógł być dron. Taki duży. Egzamin 6 godzin trwał. Damian, ale to są tylko egzaminy teoretyczne, czy praktyczne też? Jak to wygląda? Jakbyś mógł chociaż w jednym, dwóch zdaniach napisać, jak wygląda egzamin na kierownika pociągu. Jestem ciekawy. Nigdy nie czytałem, nigdy się jak gdyby o tym nie dowiedziałem. Jak to w ogóle wygląda? Jacek, uroki dodatkowo pobieranych scenerii. No tak, ona jest jeszcze nieskończona w dodatku, nie? Także ona jest takim w dostępie, ale można powiedzieć, no, w bardziej wczesnym, no. Ale za darmo. Taniej niż Biedronce. No ale patrzcie, pod górkę. Cała ta trasa praktycznie od momentu, kiedy zacząłem, lecimy pod górę. W drugą stronę może być... O, tutaj nawet widziałem ograniczenie do 10 km na godzinę. Być może coś tutaj się... Co tutaj? W którym to miejscu to ograniczenie? Nie będę hamował do 10, to najwyżej się wykoleję. Szkoda by było. Zostały nam tylko dwie stacyjki. Nowy Łupków i Łupków. Tutaj takie małe ograniczenie. Jakiś mostek był. Czy Andrzej, ja bym chciał się uczyć na kierownika pociągu? Nie. Nie, już nie teraz. No i widzicie, troszkę te drzewa się uwolniły. Ale jeszcze piłujemy dalej. Jasne. W Intercity najpierw test 42 pytania, potem ustny 5 do 6 pytań z ruchu i oddzielnie z wagonów. Potem sporządzenie dokumentacji, kartka próby i tak dalej, a na końcu część praktyczna z ruchu. Na przykład elementy rozjazdu. Oho. A z wagonów próba hamulca. Nie, no to takie faktycznie ważne rzeczy, kurde. Ważne rzeczy kolejowe, tematy. Czekajcie, mamy zatrzymanie 400 metrów. Hamuję powoli. Widzę, że kolejny ziemny peronik. I teraz to będzie, to się nazywa Nowy Łupków. Może się zatrzyma. Raczej powinien.
No i co? Chyba lecimy, nie? Tak. No i ostatnia stacja. Łupków. I to jest 3 km bodajże, tak? Tak, no 3 km. Jakieś 3 km, 3 z kawałkiem. Także już niedaleko. No i całą traskę zrobimy. Fajnie, fajnie. Fajnie te Bieszczady są, bardzo mi się podobają. Także liczę na to, że panowie dokończą ten scenariusz. Będzie można się cieszyć kolejnym dodatkiem, który naprawdę jest inny jak te pozostałe. Jest przede wszystkim wolny, ale też ładny. Krajobrazowo i jeśli chodzi o ukształtowanie terenu przede wszystkim. Damian będzie. No, miejmy nadzieję. Cały czas pod górę. Ja pierdzielę, cały czas pod górkę. Do samego końca. Nachylenie 1,6%. Wjazd na 40 będzie, tak? Witam, Anna. Andrzej, ja nie gram w Train Sim World. Nie gram, nie gram. Porzuciłem ten symulator. Anna, jeżeli jesteś Franek, to sobie załóż konto i będziesz Franek. Dla mnie jesteś Anna. Jest, wjazd, semafor jest, wjazd na 40. I ostatnia stacyjka. Łupków. 49 kilometr i już... Co? Już dojeżdżamy? W którym to miejscu jest? Znowu trawiasty taki, kurde. Strasznie ta kamera, widzicie, ona podskakuje po prostu niesamowicie. Gdzie to jest? Bo nie widzę. Aha, tutaj, z tej strony jest, to dobrze. Google, tu nawet drogi nie ma. Nie, jest droga po prawej. No i jest peronik jakiś taki, nawet betonowy. No i bardzo fajnie. Słuchajcie, dojechaliśmy. Pewne tam problemy na początku to w zasadzie po mojej stronie były. Bo tam tak zwane eventy rozjechały się w tym scenariuszu, no ale udało się to odpalić raz jeszcze, przyspieszyć troszkę czas, już teraz już wiem, że to trzeba robić tym speedem. No i dojechaliśmy do samej końcowej stacji, do Łupkowa. I tutaj, słuchajcie, hamujemy i będziemy się tu żegnali. Piękny składzik, fajna trasa, aczkolwiek musi być jeszcze skończona i wtedy będzie już w ogóle piękna, jak te budynki będą, bo mamy tutaj fajne Bieszczady, a podobno zapowiedzi są takie, że tu jeszcze ma być dużo, dużo fajnych linii. Także dzisiaj, moi drodzy, kończymy. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Trochę się odsunę od lokomotywki. Także trzymajcie się, moi drodzy, do usłyszenia, a wszystkich zielonych wspierających kanał zapraszam jeszcze dzisiaj na VIP live'a.
Piątek, piąteczek, piątunio. Czas zacząć. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.